Kanał wspiera Kodano. Właściciel polskiej sieci salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Nadszedł ten dzień. Niepowtarzalna chwila. Strefa czytacza przekroczyła próg 75 tysięcy subskrypcji na YouTube. I chcąc wam za to podziękować, przygotowaliśmy coś absolutnie wyjątkowego i spektakularnego. Coś naprawdę specjalnego. Pięciobój książkowy. Pięć różnych i wymagających zadań związanych z książkami. Pięć tygodni naszych zmagań. I to wy wybierzecie zwycięzcę. I przegranego. Po każdym zadaniu będziecie mieli pięć dni na oddawanie w komentarzach głosów na Team Czytacz lub Team Czytaczowa. Dodatkowo w każdym tygodniu naszych zmagań będziecie mogli wygrać książki niespodzianki. Jedną otrzyma osoba, która najlepiej uzasadni swój głos na Team Czytaczowa. Druga z kolei pójdzie do osoby, która najlepiej uzasadni swój głos na Team Czytacz. Wasze głosy będą decydowały o wynikach poszczególnych konkurencji. Oraz sumować się, by na końcu wskazać zwycięzcę lub zwyciężczynię i przegraną. Raczej przegranego. Ale to nie wszystko. Tak, jakby książki do wygrania co tydzień, to było za mało. To wy zdecydujecie o karze dla przegranego. Dokładnie. Przegranego. Lub przegranej. I wybierzecie książkę, którą przegrany będzie musiał przeczytać i zrecenzować na kanale. A zatem do dzieła. Pięciobój książkowy, czas zacząć. Takiego starcia jeszcze na tym kanale nie było. No bo też nie mieliśmy nigdy 75 tysięcy subskrypcji. A zatem to jest ich wina. To jest wasza wina. To wy popychacie nas do tego, byśmy wzięli udział w morderczych zmaganiach w pięcioboju książkowym. To co, ogłaszamy co jest pierwszym zadaniem? Pierwsza runda polega na... uwaga, uwaga, uwaga... czytaniu audiobooka. Tak. Nagrywaniu audiobooka. Zadanie to będzie o tyle trudne, że nie ma tu miejsca na pomyłki. Siadamy naprzeciwko kamery i nagrywamy. Jeżeli się poplujemy, jeżeli się pofaflunimy w trakcie zakręcimy, nasza to strata. Trzy książki, trzy fragmenty. Jeden wybieram ja, jeden wybiera czytaczowa, jeden wybraliśmy wspólnie. Oczywiście każdy fragment czyta każde z nas, żeby nie było tak, że po prostu rzucimy przeciwnika na głęboką wodę i będziemy patrzeć radośnie jak się topi. Im bardziej zakręcimy, im bardziej postaramy się być chamscy, świńscy, tym bardziej sami po Dupsku oberwiemy. Uczciwa wymiana? No myślę, że tak. A rozstrzygnięcie pierwszeństwa za pomocą prastarej metody? <grym>, Papierka nożyce. A myślę, że fangi w nos. <grym, 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 raz, dwa, trzy. O, raz, dwa, trzy, jeden, jeden, raz, dwa, trzy, dwa, jeden, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, jest! jest, 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 a zatem czytaczowo, czy chcesz wiedzieć, co będziesz czytała? No pewnie, dawaj. Znaczy wiesz, bo już podejrzałaś. No. Będzie to fragment jemioły, klątwy i cholery, czyli sagi rodu Tyszkowskich. Magdy Skubisz. Ohoho. Nie tak czytałam to... jeszcze. Wiem, Nie, jeszcze tylko ten jeden Tom mi na razie został. Dlatego ja ci to wybrałem. Ohoho. A zatem A... życzyłbym Ci powodzenia, ale zbyt mocno życzę Ci w tym Nie przypadku pomaguję. porażki. Tak jest, także <grym> no, niech dziękuję. wygra lepszy. No, Z naciskiem na y, lepszy. Y. Zawóz w Bieszczadach, 1855 AD, siedziba rodziny Giełbutowskich. Jestem beznadziejną matką, starszy syn pije, a młodszy rycerską krew miesza z włościańskim błotem. Przeczytała ponownie i kartkę. Nie tak powinno brzmieć pierwsze zdanie z pamiętnika szanującej się niewiasty. Niewiasta zaczyna dzień modlitwą, zachwyca się słońcem i muśnięciami wiatru na splotach dzikiego wina wrośniętego korzeniami w rodzinny dworek. Zawsze pobożna, pogodzona z losem, zawsze komuś podległa i komuś potrzebna, zawsze po po kimś i po czymś. Jeśli zamężna, to z mężem, za mężem skacząca w ogień. Jeśli matka to szczęśliwa, jeśli wdowa, to nieutulona w cierpieniu. Bieda jej, jeśli nie potrafił dawać, szczerość jest dla mężczyzn. Wiktoria zaczęła na nowo, nie żałując przymiotników, jak na prawdziwą niewiastę przystało. Dziś pochmurno i siąpi. Ale dzięki temu, jakże przytulny wydaje się nasz salon z ciepłym kominkiem. Najdroższa mama drzemie, dziadki Maciejowie igrają z zadziornym puszkiem, a zacny Bernard zanosi pobożne modły za pomyślność całej familii. W dodatku, jakimś cudem nieziemskim, doszła poczta, a z nią mój ulubiony dodatek do magazynu mód, dziennik przyjemnych wiadomości. Ach, słodka, krotochwilo! Na ósmej stronicy taka otóż przepyszna relacja z balu u orcy księcia. Dziś każda niewiasta jest prawdziwą florą, boginią kwiatów. Dama dźwiga ogród na głowie, całe girlandy róż i ozdobnych liści. Teraz ciągają gałązki ku skroniom, ocieniając je, a całym bogactwem spadają ku szyi, dając im białość łabędzia. Tyszkowska przeciągnęła dłonią po szyi i wyobraziła sobie kolię z kolczastych róż zaciśniętą na krtani. Tak się czuła przez większość życia i nawet wcielenie się we florę boginię kwiatów nie zatarłoby tego wspomnienia. No więc idźmy dalej, w stylu nobliwej pani domu. Piszą także, iż prawdziwa dama jaśnieje w towarzystwie doskonałej urody klejnotami. Za, najmłodszej, za najmłodsze według dziennika uznaje się rubiny dla dojrzałych kobiet i turkusiki dla panienek. O moim kamieniu oni wzmianki, choć daleko piękniejsze od obu wymienionych. Sam kolor przywodzi na myśl purpurę burzowego nieba, przeciętą językami błyskawic, stąd też dla jego surowości kazałam niedawno oprawić go w surowe srebro. Dziadek pisał z zesłania, że znalazł ów kamień w piasku nad Syberyjską rzeką i że tamtejszy lud uważa go za cuda czyniący. Dziwy, że przeleżał w skrzynie tyle lat i nie dostrzegłem jego urody. Tyszkowska zrobiła pauzę i znowu dotknęła szyi. Rady wiejskich bab nie wystarczą, podobnie jak kącik urody w dzienniku przyjemnych wiadomości. Niedługo nie wystarczy nawet wysoki kołnierzyk ze stójką, by zakryć wiot zwiotczałą skórę. Nie wystarczy słój ugotowanych i na wpół rozłożonych pijawek, by zafarbować siwiznę we włosach. Cóż począć? Jej ciało więdnie, jak membrum wirile po pracy. Wiktoria drgnęła i plama z atramentu rozlała się na połowę strony. Odgłos męskich butów. Czyżby wreszcie zrobił to zamówienie, u jak kradziła? Rządca powinno być słychać z daleka. Dźwięk kroków narastał. Wydarła kolejną kartkę, zamknęła dziennik i wstała z krzesła. Zwierciadło w kanciastych ramach, w którego Tafli przeglądała się od najmłodszych lat, poczęstowało ją własnym odbiciem. Pod powiekami mignało jej wspomnienie wiotkiej dziewczynki w komuninnej sukience, potem tej samej dziewczynki, niewiele, bardzo niewiele starszej, w białym ślubnym stroju, potem w obszernej sukni z ciążowym brzuchem, aż wreszcie dojrzałej niewiasty w czerni. Ach, jak pięknie kobietą w czerni! Poprawiła falbanki na bluzce i przeprasowała je dłońmi, sprawdzając, czy biust znajduje się na odpowiedniej wysokości. Pięćdziesiąt lat! Uff! Obejrzała swą idealnie szczupłą talię, dotknęła farbowanych pijawkami włosów i odwróciła się od okna, by światło dnia nie obnażało zmarszczek na szyi. Zawóz w Bieszczadach, 1855, AD. Siedziba rodziny Giebułtowskich. Jestem beznadziejną matką. Starszy syn pije, a młodszy rycerską krew miesza z włościańskim błotem. Przeczytała ponownie i wyrwała kartkę. Nie tak powinno brzmieć pierwsze zdanie z pamiętnika szanującej się niewiasty. Niewiasta zaczyna dzień modlitwą, zachwyca się słońcem i muśnięciami wiatru, na splotach dzikiego wina, wrośniętego korzeniami w rodzinny dworek. Zawsze pobożna, pogodzona z losem, zawsze komuś podległa i komuś potrzebna, zawsze po, po kimś i po czymś. Jeśli zamężna, to zamężem skacząca w ogień. Jeśli matka, to szczęśliwa. Jeśli wdowa, to nieutulona w cierpieniu. Biada jej, jeśli nie potrafi udawać. Szczerość jest dla mężczyzn. Wiktoria zaczęła na nowo, nie żałując przymiotników, jak na prawdziwą niewiastę przystała. Dziś pochmurno i siąpi, ale dzięki temu jakże przytulny wydaje się nasz salon z ciepłym kominkiem. Najdroższa mama drzemie, dziadki Maciejowej grają z zadziornym puszkiem, a zacny Bernard zanosi pobożne modły za pomyślność całej familii. W dodatku jakimś cudem nieziemskim doszła poczta, a z nią mój ulubiony dodatek do magazynu MUT. Dziennik przyjemnych wiadomości. Ach, słodka krotochwila! Na ósmej stronicy taka otóż przepyszna relacja z balu u arcyksięcia. Dziś każda niewiasta jest prawdziwą florą, boginią kwiatów, dama dźwiga ogród na głowie, całe girlandy róż i ozdobnych liści. Te rozciągają gałązki ku skroniom, ocieniając je a całym bogactwem spadają kuszy i dając im białość, łabędzią. Tyszkowska przeciągnęła dłonią po szyi i wyobraziła sobie kolię z kolczastych róż zaciśniętą na krtani. Tak się czuła przez większość życia i nawet wcielenie się we florę boginie kwiatów nie zatarłoby tego wspomnienia. No więc idźmy dalej, w stylu nobliwej pani domu. Piszą także, iż prawdziwa dama jaśnieje w towarzystwie doskonałej urody klejnotami. Za najmodniejsze według dziennika uznaje się rubiny dla dojrzałych kobiet i turkusiki dla panienek. O moim kamieniu ani wzmianki, choć daleko piękniejsze od obu wymienionych. Sam kolor przywodzi na myśl purpurę burzowego nieba, przeciętą językami błyskawic, stąd też dla jego surowości kazałam niedawno oprawić go w surowe srebro. Dziadek pisał z zesłania, że znalazł ów kamień w piasku nad syberyjską rzeką i że tamtejszy lud uważa go za cuda czyniący. Dziw, że przeleżał w skrzyni tyle lat i nie dostrzegłam jego urody. Tyszkowska zrobiła pauzę i znowu dotknęła szyi. Rady wiejskich bab nie wystarczą, podobnie jak kącik urody w dzienniku przyjemnych wiadomości. Niedługo nie wystarczy nawet wysoki kołnierzyk ze stójką, by zakryć zwiotczałą skórę. Nie wystarczy słój ugotowanych i na wpół rozłożonych pijawek, by zafarbować siwiznę we włosach. Cóż począć? Jej ciało więdnie jak membrum wirile po pracy. Wiktoria drgnęła i plama z atramentu rozlała się na połowę strony. Odgłos męskich butów. Czyżby wreszcie zrobił to zamówienie u szewca, jak radziła? Rządce powinno być słychać z daleka. Dźwięk kroków narastał. Wydarła kolejną kartkę, zamknęła dziennik i wstała z krzesła. Zwierciadło w kanciastych ramach, w którego tafli przeglądała się od najmłodszych lat, poczęstowało ją własnym odbiciem. Pod powiekami mignęło jej wspomnienie wiotkiej dziewczynki w komunijnej sukience, potem tej samej dziewczynki niewiele, bardzo niewiele starszej w białym ślubnym stroju, potem w obszernej sukni z ciążowym brzuszkiem, aż wreszcie dojrzałej niewiasty w Czerni. A, jak pięknie, kobietą w Czerni! Poprawiła falbanki na bluzce i przeprasowała je dłońmi sprawdzając, czy i znajduje się na odpowiedniej wysokości 50 lat. Uf. Obejrzała swą idealnie szczupłą talię, dotknęła ufarbowanych pijawkami włosów i odwróciła się od okna, by światło dnia nie obnażało zmarszczek na szyi. I jak ci się podobało? Podobało mi się, podobało mi się, aczkolwiek na, na tej chwili wolę perspektywę ha. <laughs> <laughs> Z wiadomych względów, jeśli ktoś czytał oczywiście. No ale pani Wiktoria, no niewiasta. No to dobrze, no to zostaje nam to, co, co Ty wybrałaś dla mnie. Wybrałam coś dla Ciebie i tak naprawdę też dla mnie, bo ja tej książki również nie czytałam. A ona na naszym regale zalega długo. O, czyli taki skok na gąbach. Tak. A jest to... Podróż za jeden uśmiech, Adam Bachdaj. No, wiem, wiem, wiem. Ale serial jest śmieszny. Stawiałem na Austin. Bo, 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 tam, bo tam przeglądałaś Stam. ten regalik. Przeglądałam na Austin i chciałam konkretny fragment, ale nie znalazłam go, bo też nie pamiętam tak naprawdę, w której, w której książce to było i gdzie ten fragment był, bo on był po prostu przegenialny, no ale nie znalazłam, więc postawiłam na coś, czego żadne z nas nie zna po prostu. Znaczy, powiem ci, że aż mnie trochę to zaniepokoiło. Poldek i Duduś, nie oglądałeś serialu? Czy nie lubię polskich starych serieni. Ja też nie lubię, ale oni są zarąbiści, zwłaszcza Poldek, bo Duduś to Dudusia to bym Czyli był... co, życzysz mi powodzenia? Nie, <laughs> sobie życzę powodzenia. <laughs> Rozdział pierwszy. Poznajcie najpierw Dudusia Fonferskiego, mojego ciotecznego brata. Pożar się Boże. Wieszcie, mi, gdyby to ode mnie zależało, Duduś nigdy nie byłby moim ciotecznym bratem, ani nawet dalekim kuzynem. Ale cóż, jest synem mojej rodzonej ciotki, więc przepadło. Tak mnie los skarał. Najwięcej cierpię z tego powodu w szkole. Chodzimy bowiem do jednej klasy, a gdy tylko coś skrobie, zaraz słyszę kazanie: Jesteś nieprzygotowany, jesteś leniwy, bierz przykład z ciotycznego brata. Albo Duduś wczoraj dostał piątkę z fizyki, a ty co? I tak Duduś wąferski prześladuje mnie od pierwszej klasy. Nic więc dziwnego, że postanowiłem coś, niecoś napisać o nim, żeby ludzie wiedzieli, co to za jeden. Oto on. Wzrost 167. Waga, 64. Oczy niebieskie, jak u niewinnej panienki. Znaki szczególne: krostka na końcu nosa. Prócz tego, Duduś jest po prostu dudusiem i, gdyby nawet miał 180 cm wzrostu, to też zostałby Bi Biedna ta ciocia Benia. Kocha bo... po, ko... <ścoughs> Kocha go! Bo gdyby go nie kochała, to już dawno zmieniłaby nazwisko, mimo że wuj Waldek otrzymał ostatnio Złoty Krzyż za sługi za budowę kombinatu petrochemicznego w Płocku. A teraz może trochę o sobie. Zresztą, po co o sobie pisać? I tak poznacie mnie podczas naszej długiej podróży. A podróż zapowiada się interesująco. Najpierw jeszcze w maju była narada familijna. Zeszli się u nas na kawie moi rodzice, rodzice Dudusia, babcia Fonferska i ciocia Anka, ta najmłodsza z sióstr mojej mamy i najbardziej przeze mnie Lubiana. Wypili dwa litry kawy, pół butelki koniaku, zjedli całą bombonierkę od Wedla i uradzili, że na wakacje wyjeżdżamy na wyspę Wolin do Międzywodzia. Wszystko myślili planowo i cybernetycznie. Ulubione powiedzonko mojego taty. Ale ja od razu wiedziałem, że z tej cybernetyki nic dobrego nie wyniknie. W połowie czerwca mama z trzecią Benią i z młodszymi dziećmi wyjechały do Międzywodzia, żeby dzieci jesienią nie chorowały na migdałki. Ja i Duduś zostaliśmy do końca roku szkolnego w Warszawie. Czekaliśmy prawdopodobnie na to, żeby Duduś przyniósł same piątki, a babcia Fąferska mogła do mnie zatelefonować. Widzisz, Poldek, Duduś ma same piątki, a ty co? Zmieni się, chłopcze, bo co z ciebie wyrośnie? Do tej pory nie zastanawiałem się nigdy, co ze mnie wyrośnie, bo gdybym się zastanawiał, to nic by ze mnie nie wyrosło, ale to nieważne. Najważniejsze, że mój tata zaraz po zakończeniu roku szkolnego powinien nas zawieść do Międzywodzia, gdzie mieliśmy wdychać świeże powietrze, nabierać sił na rok następny, hartować ciało w lodowatej wodzie i uodpornić organizm na rozmaite choroby i bakterie. Tymczasem tatę, który wszystko obmyślił planowo i cybernetycznie, wezwano nagle do huty Florian. Cała cybernetyka wzięła w łeb. Nie miał nas kto odwieźć. Wynikł z tego kosmiczny bałagan. Rodzinka w proszku. Mama z ciocią Benią i z młodszymi dziećmi wdychają jod w międzywoziu. Tata naprawia coś w hucie Florian. Wujek Fomferski buduje kombinat petrochemiczny w Płocku. Duduś rozkoszuje się piątkami u babci Fomferskiej. A ja w domu z ciocią Anką rozmyślamy, co robić. Po krótkiej naradzie doszliśmy do wniosku, że należy zadzwonić do wuja Fomferskiego. Dostał niedawno złoty krzyż zasługi, więc powinien coś wymyślić. Po dwóch godzinach złapaliśmy go w dziale zaopatrzenia. Oto rozmowa. Ciocia Anka. Przyjeżdżaj natychmiast, bo ktoś musi odwieźć chłopaków. Wujek. Przecież Staszek miał ich odwieźć. Ciocia. Staszek wyjechał do Huty Florian. Wujek. Nie rozumiem, dlaczego wyjechał do Huty Florian, skoro miał ich odwieźć. Ciocia. Ja coś nie rozumiem, ale nic za to nie poradzę. Będziesz musiał ich odwieźć do Międzyzdrojów. Wujek. Czy nasi są w Międzyzdrojach? Ciocia. Wybacz, wszystko mi się już pomieszało, w międzywodziu oczywiście. Wujek. Nie, tu wszystko wali się na głowę, a ty chcesz, żebym ich odwoził? Ciocia. Ja nie chcę, tylko ktoś musi. Wujek. To odwieź ich ty. Ciocia. Wesoły jesteś, to ty radziłeś, żeby jechali tak daleko do międzyzdrojów. Wujek krzyczy. Międzywodzia. Ciocia krzyczy. Niech będzie międzywodzia, i tak wszystko jedno. Wujek. Co wszystko jedno? Ciocia. W ogóle, wujek. To się samo przez się rozumie. Rozdział pierwszy. Poznajcie najpierw Dudusia Fomferskiego, mojego ciotecznego brata, pożal się Boże. Wierzcie mi, gdyby to ode mnie zależało, Duduś nigdy nie byłby moim ciotecznym bratem, ani nawet dalekim kuzynem. Ale cóż, jest synem mojej rodzonej ciotki, więc przepadło. Taki mnie los skarał. Najwięcej cierpię z tego powodu w szkole. Chodzimy bowiem do jednej klasy, a gdy tylko coś przeskrobię, zaraz słyszę kazanie jesteś nieprzygotowany, jesteś leń, bierz przykład z breta albo Duduś wczoraj dostał piątkę z fizyki, a ty to co? I tak Duduś Fonferski prześladuje mnie od pierwszej klasy. Nic więc dziwnego, że postanowiłem coś niecoś napisać o nim, żeby ludzie wiedzieli co to za jeden. Oto on. Wzrost 1,67 m, waga 64 kg oczy niebieskie jak u niewinnej panienki znaki szczególne krostka na końcu nosa prócz tego duduś jest po prostu dudusiem i gdyby nawet miał 180 cm wzrostu to też zostałby fąferskim. biedna ta ciocia Benia kocha go bo gdyby go nie kochała to już dawno zmieniłaby nazwisko mimo że wuj Waldek otrzymał ostatnio złoty krzyż zasługi za budowę kombinatu petrochemicznego w Płocku a teraz może trochę o sobie zresztą po co o sobie pisać i tak poznacie mnie podczas naszej długiej podróży. A podróż zapowiada się interesująco. Najpierw, jeszcze w maju, była narada familijna. Zeszli się u nas na kawie moi rodzice, rodzice Dudusia, babcia Fonferska i ciocia Anka, ta najmłodsza z sióstr mojej mamy i najbardziej przeze mnie lubiana. Wypili dwa litry kawy, pół butelki koniaku, zjedli całą bombonierkę od wedla i uradzili, że na wakacje wyjeżdżamy na wyspę Wolin do Międzywodzia. Wszystko obmyślili planowo i cybernetycznie, ulubione powiedzą kotate. Ale ja od razu wiedziałem, że z tej cybernetyki nic dobrego nie wyniknie. W połowie czerwca mama z ciocią Benią i z młodszymi dziećmi wyjechały do Międzywodzia, żeby dzieci jesienią nie chorowały na migdałki. Ja i Duduś zostaliśmy do końca roku szkolnego w Warszawie. Czekaliśmy prawdopodobnie na to, żeby Duduś przyniósł same piątki, a babcia Fonferska mogła do mnie zatelefonować. Widzisz, Poldek, Duduś ma same piątki, a ty to co? Zmień się, chłopcze, bo coś z ciebie wyrośnie. Do tej pory nie zastanawiałem się nigdy, co ze mnie wyrośnie, bo gdybym się zastanawiał, to nic by ze mnie nie wyrosło, ale to nieważne. Najważniejsze, że mój tata zaraz po zakończeniu roku szkolnego powinien nas zawieźć do Międzywodzia, gdzie mieliśmy wdychać świeże powietrze, nabierać sił na następny rok, hartować ciało w lodowatej wodzie i odpornić organizm na rozmaite choroby i bakterie. Tymczasem tatę, którego wszystko, który wszystko obmyślił planowo i cybernetycznie, wezwano nagle do huty Florian. Cała cybernetyka wzięła w łeb. Nie miał nas kto zawieść. Wynikł z tego kosmiczny bałagan. Rodzinka w proszku. Mama z ciocią Benią i z młodszymi dziećmi wdychają jod w międzywodziu. Tata naprawia coś w hucie Florian. Wujek Fonferski buduje kombinet petrochemiczny w Płocku. Duduś rozkoszuje się piątkami a babcia, u babci Fonferskiej. A ja w domu z ciocią Anką rozmyślamy, co robić? Po krótkiej naradzie doszliśmy do wniosku, że należy zadzwonić do wuja Fonferskiego. Dostał niedawno złoty krzyż zasługi, więc powinien coś wymyślić. Po dwóch godzinach wy wydzwaniania złapaliśmy go w dziale zaopatrzenia. Oto rozmowa. Ciotka Anka. Przyjeżdżaj natychmiast, bo ktoś musi odwieźć chłopców. Wujek. Przecież Staszek miał ich odwieźć. Ciocia. Staszek wyjechał do huty Florian. Wujek. Nie rozumiem, dlaczego wyjechał do huty Florian, skoro miał ich odwieźć. Ciocia, ja też nie rozumiem, ale nic na to nie poradzę, będziesz musiał ich odwieźć do międzyzdrojów. Wujek, czy nasi są w międzyzdrojach? Ciocia, wybacz, wszystko mi się już pomieszało, w międzywodziu oczywiście. Wujek, mnie tu wszystko wali się na głowę, a ty chcesz, żebym ich odwoził. Ciocia, ja nie chcę, tylko ktoś musi. Wujek, to ty ich odwieź. Ciocia, wesoło jesteś. To ty radziłeś, żeby jechali tak daleko do międzyzdrojów. Wujek krzyczy, międzywodzia! Ciocia krzyczy. Niech będzie między wodzia. i tak wszystko jedno. Wujek, co wszystko jedno? Ciocia w ogóle. Wujek, to się samo przez się rozumie. Obiecałem sobie, że nie będę tego komentować, ale skomentuję, że ten fragment by zachęcił do całej książki. No, może też do serialu. Nie, nie, nie. Aż, ta, aż tak, aż tak. Ależ naprawdę żałuj. Ale dobrze, mogłoby być jeden jeden w tamtym starciu, mogłoby. bo dwie książki, dwa fragmenty i to zresztą tak jak obiadek, zupka, drugie danie, musi być też deser i coś rozstrzygającego. A naszym rozstrzygaczem dzisiaj jest Dunder albo Kot za światu, czyli gra książkowa Radka Raka, której nie macie prawa jeszcze znać, bo ona wyjdzie dopiero pod koniec października. Ale pomyśleliśmy sobie, że jako, że my ją bardzo dobrze znamy, patronujemy, to to, że właśnie ten fragment może być takim rozstrzygnięciem, jeżeli wahacie się, team czytacz, czy team czytacz. Dlaczego nie głosować na czytaczową, jeżeli chcecie upewnić się w swoich przekonaniach? To dlaczego team czytaczowa? Dlaczego nie team czytaczowa? Bo wiadomo, że team czytacz. Nie szarp, bo zepsujesz. W każdym razie. Zmierzmy się nie fizycznie, nie wyrywając sobie brutalnie za pomocą chamskiej siły fizycznej, lecz za pomocą naszych głosów. Dunder, a niech go Dunder świśnie. Dokładnie. Decyzja należy do Was, posłuchajcie. Prolog. Podobno o zmierzchu wszystkie koty są szare. Dunder uważał to za osobistą zniewagę. Był bowiem czarny. Prawdziwie czarny, a na jego sierści nie znalazłoby się nawet najmniejszej białej łatki, jak przystało na kota wiedzimy. Czarny jak noc, czarny jak śmierć, czarny jak smoła z najgłębszych czeluści piekieł, czarny jak. Dobrze, dobrze, możesz już przestać, mruknęła Helena i nalała wody do ekspresu do kawy. Przygotujesz mi mleko? Mleko szkodzi kotom, może prowadzić do cukrzycy. No ale mi do miski, to zobaczymy, kto kogo pierwszy pokona ja mleko czy mleko mnie? Helena westchnęła. Ale tylko odrobinę. Brr, kocham się, nie podlizuj się tak. Mówiłem do mojego mleka. Wiesz, bardzo często żałuję, że nie jesteś zwykłym kotem. Nie ma czegoś takiego jak zwykłe koty. Zgoda, ale inne koty nie mówią. Może no, po prostu nie znajdują odpowiedniego towarzystwa do prowadzenia inteligentnej konwersacji? A już na pewno nie pyskują. Do pyskowania niezbędna jest inteligencja, a tej nabrałem dzięki karmieniu się szpakami. To jak będzie z tym mlekiem? Wiedźma machnęła ścierką, a dunder uchylił się leniwie. Wychłeptał postawione przed nim spienione mleko. Nie było go wcale tak mało, jak zapowiadała Helena, choć chętnie wypiłby więcej. Helena poprawiła włosy. Były długie i piękne, w kolorze miedzi. Dunder uwielbiał zanurzać w nich pazury i mocno szarpać. Uważał to za wspaniałą zabawę. Ku jego głębokiemu niezrozumieniu, Helena nie podzielała jego entuzjazmu. Mimo to uważał ją za najwspanialszego człowieka na świecie. Była w końcu jego własną wiedźmą. Schowaj się gdzieś, zaraz przyjdzie Markowa z bólem głowy. Ta, co zawsze kika, gdy mnie widzi. Myślisz, że ma alergię na kocią sierść? Wiesz, ludzie czasem mówią a psik, aby przegonić kota. Rozumiem. Chyba pójdę na mały spacer. Jestem pewien, że mam alergię na głupich ludzi. Dunder, przestań. Ona potrzebuje pomocy specjalisty. No i przecież Markowa po to tu przychodzi. Do kogo, jak nie dowiedzimy? Nie żarto i prosiłam cię, żebyś mnie tak nie nazywał. Jej potrzebna jest prawdziwa terapia albo leki. Ma jakiś głębszy problem. Po śmierci męża została sama, a dzieci są daleko i rzadko ją odwiedzają. Może to depresja, może jeszcze coś innego. Ale ona twierdzi uparcie, że to starość i że pomagają jej moje zioła. Prolog: Podobno o zmierzchu wszystkie koty są szare. Dunder uważał to za osobistą zniewagę. Był bowiem czarny, prawdziwie czarny, a na jego sierści nie znalazłoby się nawet najmniejszej białej łatki, jak przystało na kota wiedźmy. Czarny jak noc, czarny jak śmierć, czarny jak smoła z najgłębszych czeluści piekieł, czarny jak... Dobrze, dobrze, możesz już przestać, mruknęła Helena i nalała wodę do ekspresu do kawy. Przygotujesz mi mleko? Mleko szkodzi kotom, może prowadzić do cukrzycy. Nalej mi do miski. To zobaczymy kto kogo pierwszy pokona. Ja mleko, czy mleko mnie? Helena wyschnęła. Ale tylko odrobinę. Mrrr, kocham cię. Nie podlizuj się tak. Mówiłem do mojego mleka. Wiesz bardzo często żałuję, że nie jesteś zwykłym kotem. Nie ma czegoś takiego jak zwykły kot. Zgoda. Ale inne koty nie mówią. Może po prostu nie znajdują odpowiedniego towarzystwa do prowadzenia inteligentnej konwersacji a już na pewno nie pyskują. Do pyskowania niezbędna jest inteligencja, a tej nabrałem dzięki karmieniu się szpakami. To jak będzie z tym mlekiem? Wiedźma machnęła ścierką, a Dunder uchylił się leniwie. Wychłaptał postawione przed nim spienione mleko. Nie było go wcale tak mało, jak zapowiadała Helena, choć chętnie wypiłby więcej. Helena poprawiła włosy. Były długie i piękne, w kolorze miedzi. Dunder uwielbiał zanurzać w nich pazury i mocno szarpać. Uważał to za wspaniałą zabawę. Ku jego głębokiemu niezrozumieniu Helena nie podzielała jego entuzjazmu. Mimo to uważał ją za najwspanialszego człowieka na świecie. Była w końcu jego wiedźmą. – Schowaj się gdzieś, zaraz przyjdzie Markowa z bólem głowy. Ta, co zawsze kicha, gdy mnie widzi. Myślisz, że ma alergię na kocią sierść? Wiesz, ludzie czasami mówią – a psik, aby przegonić kota. – Rozumiem. Chyba pójdę na mały spacer. Jestem pewien, że mam alergię na głupich ludzi – Dunder, przestań. Ona potrzebuje pomocy specjalisty. No i przecież Markowa po to przychodzi. Do kogo jak nie dowiedźmy? Nie żartuj. Prosiłam cię, żebyś mnie tak nie nazywał. Ich potrzebna jest prawdziwa terapia albo leki. Ma jakiś głębszy problem. Po śmierci męża została sama, a dzieci są daleko i rzadko ją odwiedzają. Może to depresja, a może jeszcze coś innego, ale ona twierdził parcie, że to starość i że pomagają jej moje zioła. No co? No co, 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 ja ci zrobiłam? Co ja ci zrobiłam? Co wy nam zrobicie, bo to jest właśnie ten moment, ta chwila. Tak, kiedy możecie oddać swoje głosy na mnie albo na mnie, ewentualnie na czytacza. Więc głosujcie, kto lepiej przeczytał, kto sobie lepiej poradził z tymi fragmentami. No i tak jak mówiliśmy na początku. Przyczyńcie się tym samym do stromoty. Yy, Tego drugiego. <y> I dwie osoby dostaną nagrodę niespodzianki. Ta osoba, której komentarz uzasadnienie za tym czytaczowa albo za tym czytacz spodoba nam się najbardziej, lecz wiecie, że to pierwsze zadanie, ta pierwsza runda jeszcze niczego nie rozstrzyga, bo przed nami jeszcze cztery kolejne zadania. A jakie to będą zadania? Nie powiemy Wam. Ale tam już nie będzie tak, tak prosto. Tam, tam będzie, będzie trudno. <y> <y> zwłaszcza, że tam mamy jeszcze limity czasowe tak. wprowadzone. Tak, także jeżeli Wam się podobał ten pierwszy odcinek, to dajcie nam koniecznie zna znać, jak Wam się podobało, co Wam się podobało. No i oczywiście głosujcie na swoich faworytów, kibicujcie! Na swojego faworyta, bo nie mogłam dwóch głosów oddać. Jeden no, no, głos, dobrze, only dobrze. one. Dobrze, I tak. Oczywiście, że tak. Natomiast kolejne zadania, tam już nie będzie litości dla nikogo. Trzymajcie się ciepło jeszcze raz dzięki za te 75 tysięcy subów, które zmusza nas do takiej małżeńskiej batalii. Pa.